Nazywam się Paweł Kowalski, jestem jezuitą. Jesteśmy na targach mobilnych, dlatego że przygotowaliśmy specjalnie dla tych wszystkich, którzy mają telefony i którzy są wierzący, którzy jakoś szukają Pana Boga, przygotowaliśmy aplikację, która udostępnia codzienne modlitwy w formie dźwiękowej i tekstowej, w których można uczestniczyć w każdym momencie, kiedykolwiek mamy telefon. Czyli wyobrażamy sobie, że jedziemy do pracy, utknęliśmy gdzieś w korku i denerwujemy się na ludzi, którzy nam zajeżdżają drogę. W tym właśnie momencie możemy się pomodlić, możemy wziąć udział w medytacji. Co to znaczy medytacja? Medytacja to znaczy fragment z Pisma Świętego z danego dnia, po którym mamy trzy pytania, które mają nas pobudzić do jakichś przemyśleń, do jakiegoś zatrzymania się i poszukania tego, co jest dla nas ważne w tym momencie z tego właśnie fragmentu z Pisma Świętego, a potem jest kilka minut muzyki, aby człowiek mógł naprawdę się zastanowić nad tym, co mu tam w sercu gdzieś gra. Tło tego wszystkiego jest takie, że jesteśmy przekonani do tego, że modlić można się wszędzie. Nie wiem, czy tego już nie mówiłem. Modlić się można wszędzie, bo Pan Bóg wszędzie jest obecny. Czyli to nie jest tak, że wiara to jest coś tylko i wyłącznie w Kościele i nigdzie więcej, ale wiara jest na co dzień. I to nie jest nic wielkiego tak naprawdę, tylko wiara jest czymś codziennym, czymś normalnym, czymś naprawdę zwyczajnym. A skoro tak, no to czemu nie można się modlić właśnie jadąc gdzieś tam w autobusie do pracy? A czy nie uważacie, że wprowadzanie powiedzmy takich smartfonów, tabletów i tak dalej sferę sakrum troszkę ją trywializuje? A wręcz przeciwnie. Bo nie ma czegoś takiego jak podział na sakrum i profanum. To wszystko jest sakrum. To znaczy, że moje życie, takie właśnie na co dzień, takie właśnie na targach tutaj, jest momentem, kiedy ja mogę doświadczyć Pana Boga. To nie jest tak, że ja muszę iść gdzieś właśnie do kościoła. Tutaj, teraz. Dlatego na przykład specjalnie na targi przygotowaliśmy specjalną modlitwę, którą mogą sobie wystawcy i odwiedzający targi przeprowadzić chodząc tutaj między stanowiskami. Jest to 5 minut. A można zobaczyć w jakimś trybie tekstowym taką modlitwę? Modlitwy w trybie tekstowym można zobaczyć z każdego dnia. Czyli jest to player, modlitwę, którą można zarówno ściągnąć, jak i pobierać w formie streamingu, którą można śledzić również przez formę tekstową. Czyli mamy fragment z Pisma Świętego i dalej kilka myśli, które mogą nas gdzieś tam zaczepić. Mamy w naszym pliku również muzykę i często jest tak, że ludzie nas pytają, co to jest za muzyka. Wszelkie te informacje mamy również w aplikacji autora dźwięku, płyty i tak dalej. Możemy ściągać na 2 tygodnie do przodu wszystkie modlitwy, także gdziekolwiek jesteśmy, nie musimy się martwić o to, czy nie ma internetu, czy nie ma zasięgu. Mamy po prostu wszędzie.